jesień życia może być barwna i pasjonująca. Wystarczy tylko zapisać się na Uniwersytet Trzeciego Wieku. Seniorzy stawiają na edukację, zaś Lubań ma parcie na szkło. Lecz takie parcie to my lubimy. W dzisiejszym wideoinformatorze opowiemy o inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz wielkiej zbiórce szkła. Słuchacze, wykładowcy i zaproszeni goście 4 października uroczyście rozpoczęli kolejny rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Joga, pamięć i koncentracja, stres pod kontrolą, gimnastyka, nauka i doskonalenie pływania, aquafitness, edukacja cyfrowa, języki obce, rękodzieło, rysunek i malarstwo, taniec towarzyski, teatr, ABC samoobrony, zespół Złote Nutki. To wybrane propozycje dla naszych seniorów. Codziennie zagląda jakaś zaciekawiona osoba i pyta, czy jeszcze można się dopisać, czy są jeszcze miejsca, bo słyszeli, że u nas jest fajnie. Dlaczego warto uczestniczyć w zajęciach UTW? Neurony się rozwijają i coraz tworzą nowe. I po prostu jestem zdrowa, zawsze uśmiechnięta, radosna i to mnie właśnie daje Uniwersytet Trzeciego Wieku. Myślę, że przy okazji poznaje się ludzi, których na co dzień się widuje, a nie wie się o nich nic. Natomiast tutaj w grupach poznaje się to z bliska i bardzo jest to przyjemne. Bardzo zachęcam wszystkich emerytów, rencistów, wszystkich w naszym wieku. To jest tak wspaniała rzecz, przede wszystkim kontakt z ludźmi. No ja nie wiem, ja jestem bardzo zadowolona. No i polecam naprawdę wszystkim starszym osobom. Na zajęcia zapisało się około 170 osób, ale wciąż trwa nabór uzupełniający. Lubański Uniwersytet Trzeciego Wieku oferuje swoim słuchaczom nie tylko cykliczne zajęcia programowe. Planowane są też wykłady, spektakle, koncerty, wieczorki taneczne i wspólne wyjazdy. Być może seniorzy będą mieli także możliwość wybrania się na przechadzkę z wyjątkowym przewodnikiem. Ja jestem otwarty na wszelkie inicjatywy naszych seniorów i z przyjemnością pójdę razem z nimi na taki spacer. A to nie koniec miejskich inicjatyw skierowanych do osób w wieku emerytalnym. W tym roku postanowiliśmy reaktywować Radę Seniorów. I tą Radę Seniorów chcielibyśmy, żeby ona już na stałe działała przy naszym mieście i żeby nie tylko nas, czyli władze miasta wspierała, ale też i Radę Miasta i żeby te wszystkie inicjatywy, które będą podejmowane, były też konsultowane społecznie. Tak wiek, jak i pogoda nie muszą być przeszkodą, aby ciekawie i wartościowo spędzić czas. Mimo jesiennej aury, lubanianie licznie odpowiedzieli na propozycje Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych, biorąc udział w ogólnopolskiej kampanii Szkło Must Go On. Akcja ma na celu promowanie selektywnej zbiórki szkła. I oczywiście, żeby zachęcić do oddawania szkła, przygotowaliśmy różnego rodzaju nagrody. Każdy, kto przyniósł na lubański rynek 10 szklanych opakowań, dostał sadzonkę wrzosu albo szklaną butelkę wielorazowego użytku. Potrafię to robić, bo się w życiu tak nauczyłem, żeby po prostu nie śmiecić, bo sam do tego wyznaczone punkty i tak dalej. Lubanianie zdają sobie sprawę, że segregowanie odpadów to ważna sprawa, dlatego chętnie wzięli udział w akcji. Żeby nauczyć dzieci segregacji śmieci, no i porządku, nie tylko w domach, ale no żeby zadbało o to, że na przykład jak idą gdzieś z butelką, wiedziały gdzie ją zwrzucić, a nie na ziemię, tak mi się wydaje. Od małego tego uczymy nasze dzieci, żeby no świat był czyściejszy. Mamy w domach i papier, i plastik, i wszystko jest segregowane, ale to jest taka mobilizacja, żeby jednak przyjrzeć się temu dokładnie, co mamy w domu. Lubańską akcję poprowadziła znana tiktokerka, która w internecie zajmuje się promocją największych dyskontów. W Lubaniu jest najlepiej, natomiast w Lidlu też jest spoko. A jeżeli chodzi o tamten dyskont, to już mnie nie interesuje. Także myślę, że akcja się podoba, że mieszkańcy są zachwyceni, także wypadliście rewelacyjnie. Festyn był też okazją do prezentacji sprzętu z biurku, a świetna zabawa porwała młodszych i nieco starszych uczestników imprezy. W sobotniej zbiórce zebrano ponad 8 ton szkła. Mobilizacja mieszkańców daje nadzieję, że widok boksów pełnych śmieci odejdzie w niepamięć.